usłane różami. Wiecznie borykają się z jakimiś problemami. Były kobiety, imprezy, kluby i rozrywkowe życie. Kto mnie dobrze znał, to również znał moje obycie. Często bawiliśmy się w klubach, na dyskotekach. Jak to wywijałem na DJ-skich swoich dekach. Później przenieśliśmy imprezy na wirtualne parkety. Bawili się mężczyźni i zajebiste kobiety. Ale przyszedł kiedyś ten dzień, jak ją poznałem. Ten moment, kiedy szczerze i prawdziwie pokochałem. Dla wielu osób ten związek nie ma miejsca bycia, bo przecież na odległość nie da się prowadzić życia. Miłość niczym jak z bajki mi się wyśniła. W moim szarym życiu tak nagle się pojawiła. W jednym momencie nad swoim życiem pomyślałem. Kochającej rodziny i stabilizacji, tego właśnie chciałem. Zrozumiałem, że muszę walczyć o każdą jedną chwilę. Aby ją odnaleźć, przeszedłbym nie jedną milę. Ta miłość wiele we mnie lepsze zmieniła. Rozkochałem ją, nie wiem naprawdę jak to zrobiła. Życie przy niej nabrało prawdziwego sensu istnienia. Wiele przed sobą miałem jeszcze do zrobienia. Ciągła praca nad samym sobą i swoimi fobiami. W końcu nie chcę wychodzić z rodzinnego domu z torbami. No właśnie nie chcę. Kochamy wspaniałe córeczki Roxanne i Zosię. Kocham również bardzo moją ukochaną Martusię. To dla nich walczę sam ze sobą i słabościami. Tęsknię jak wariat całymi dniami i nocami. To wy nadałyście memu światu sensu istnienia. To przy was i dla was mam jeszcze wiele do stworzenia. Chcę zbudować wspólny dom i założyć rodzinę. Chcę zobaczyć biel twojej sukni i twoją szczęśliwą minę. Chcę przeżyć przy was każdą jedną wspólną chwilę. Chcę walczyć o miłość i naszą kochającą się rodzinę. Nie wytrzymuję bez was minuty, a co dopiero godzinę. Będę walczyć o nas do końca, bo mam taką siłę. Wy moje życie naprawdę odmieniłyście. Moją miłość do was szczerze odwzajemniłyście. Nie chcę was ranić, nie chcę byście cierpiały. Pragnę jedynie byście męża i ojca we mnie miały. To moje życie, to moje plany i pragnienia. Mimo wszystkich różnych problemów u mnie nic się nie zmienia. Pokochałem was wraz swoim z pierwszym spojrzeniem. Jesteście dla mnie całego świata spełnieniem. Nie mogę się doczekać naszego wspólnego spotkania. Pierwszego spojrzenia, przytulenia i całowania. Odliczamy dni, godziny, minuty, a nawet sekundy. Wierzę, że uda mi się naprawić wtedy moje wszystkie błędy. Bez was moje życie jest szare, ponure, bez kolorów. Niczym jak życie bez muzyki, bez żadnych tonów. Wierzę w to, że tamta chwila nic w nas nie zmienia. Nie chcę powrócić do starego życia, swojego cienia. Kochałem, kocham i zawsze będę was kochać. Jedynie ciebie chcę i proszę, pozwól mi z wami zostać. Bo bez siebie i Zosi, Roxanne, nasz dom zamienia się w jeden pusty schron. Ze specjalną dedykacją dla moich wspaniałych trzech kobiet: Martusi, Roxanne i Zosi. Kocham was dziewczyny i obiecuję, będę walczyć do końca. Do ostatniego mojego tchu razem z wami. Razem z wami, moimi wariatkami. Kocham was. Do usłyszenia już niebawem na kolejnej